projekt z Narodowym Bankiem Polskim, który był realizowany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Był organizowany w ramach edukacji ekonomicznej. Był to projekt skierowany do w szczególności uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz licealistów, ogólnie szkół ponadpodstawowych. I celem tego projektu było podniesienie wiedzy, ale również świadomości na temat zarządzania finansami osobistymi. Dodatkowym elementem tego projektu były też szkolenia, a raczej warsztaty z innowacyjnych metod dydaktycznych dla nauczycieli. Warsztaty z innowacyjnych metod dydaktycznych są czymś bardzo istotnym dla wszystkich nauczycieli akademickich, ale też nauczycieli w szkołach na każdym szczeblu edukacji, ponieważ dają im narzędzia, dają im metody. I w związku z tym w projekcie Uczelnie Szkołom o Finansach z NBP zaprojektowaliśmy takie warsztaty dla nauczycieli. Opierały się na różnego rodzaju takich mechanizmach poruszania motywacji ucznia. Także była to gamifikacja, były to różnego rodzaju metody związane z wykorzystywaniem różnych ciekawych przykładów, różnego rodzaju aplikacji informatycznych, które istniały już znacznie wcześniej przed pandemią. I dodam jeszcze, że na Wydziale Ekonomicznym bardzo często właśnie tutaj nasi nauczyciele, wykładowcy korzystali z tego rodzaju warsztaty, ponieważ uniwersytet miał już dużą praktykę w takim umacnianiu tych kompetencji. Także mieliśmy tutaj fantastycznych dydaktyków, którzy mogli podzielić się swoją wiedzą. Projekt spotkał wielkie wyzwanie w marcu przed naszym pierwszym wydarzeniem, które miało się odbywać na Wydziale Ekonomicznym. Był to zaplanowany pierwszy dzień z ekonomią. Miało tu przyjechać 200 uczniów z województwa pomorskiego i brać udział w wykładach organizowanych przez naszych profesorów, ale również w warsztatach organizowanych przez nasze koła naukowe. Mieliśmy całkowity pierwszy lockdown w Polsce. Musieliśmy się uzbroić w cierpliwość, bo liczyliśmy na to, że jeszcze przed wakacjami dojdziemy do takiego punktu, w którym w normalnych warunkach będziemy realizować projekt. Natomiast okazało się w okresie wakacyjnym, że po pierwsze musimy przedłużyć czas realizacji projektu, a po drugie zdecydowanie go zmodyfikować właśnie idąc w stronę zdalnego nauczania, tak żeby po pierwsze mógł być on zrealizowany z odpowiednimi efektami, ale również tak, żeby był dostępny tak naprawdę dla uczniów i dla nauczycieli. O projekcie dowiedziałam się częściowo od znajomej pracującej na Uniwersytecie Gdańskim, ale też ze strony internetowej waszego wydziału, że dostałam taką informację i że mogłam wziąć w nich udział jako reprezentant tej szkoły, bo myślę, że takie inicjatywy gdzieś są obecne w dużych miastach, natomiast w tych małych szkołach jest duży kłopot, żeby się gdzieś przebić, dostać, może kłopot z informacją. Uczniowie uczestniczący w tych warsztatach wykazali się dużą frekwencją, bo tak naprawdę można tu powiedzieć o 100% frekwencji na tych zdalnych zajęciach. I mimo tego, że te zdalne zajęcia nie są łatwe w tych wiejskich szkołach z powodu trudności z dostępem do internetu, często te dzieci albo go nie mają, albo jest to utrudnione dla nich zadanie, a mimo to wzięły udział i myślę, że dla szkoły w ogóle kontakt z taką instytucją jak Uniwersytet Gdański bardzo nobilituje, podnosi też jej prestiż, ale też pokazuje, że te dzieci mogą gdzieś wyjść poza obręb tej swojej małej wsi. Nawet kontakt z uczelnią w taki sposób zdalny, bo takie mamy realia, dał im niesamowite doświadczenie. W województwie pomorskim generalnie zwróciliśmy się o udział w projekcie do wszystkich szkół podstawowych i szkół średnich. Współpracowaliśmy również z Centrum Edukacji Nauczycieli. Natomiast zaowocowało to udziałem 16 szkół, które brały udział w wykładach dla uczniów online, z czego w każdym ze spotkań brało udział około 50 uczestników. Łącznie dało nam to liczbę osób ponad 1000 uczestników wykładów w szkołach. Natomiast w warsztacie dla nauczycieli wzięło udział około 35 nauczycieli z różnych szkół, bo to były też szkoły nie tylko z Trójmiasta, ale również właśnie z okolic, z mniejszych miejscowości w szczególności.
Jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach, tak jak w założeniach projektu mówiliśmy o 30 osobach, faktycznie tyle osób uczestniczyło, tutaj prowadziliśmy oczywiście zapisy. Natomiast chcę dodać, że była to niezwykle aktywna, bardzo zaangażowana grupa, bardzo zmotywowana. No i wydaje mi się, że to jest ogromnym sukcesem z uwagi na to, że jeżeli mamy zmotywowanych, zaangażowanych nauczycieli, to później mamy niesłychanie dynamiczny proces nauczania i to było widać po zadawanych pytaniach w trakcie warsztatów. Gamifikacja jest fantastyczną rzeczą, jest to świetna metoda, która niesłychanie angażuje, ale też jednocześnie wymyka się ona takim bardzo standardowym ujęciom związanym z tym, w jaki sposób zapisujemy coś w dzienniku, czy powiedzmy, no musimy ileś tam kartkówek zrobić, powiedzmy. Tu nie ma kartkówek, nie ma często ocen w dzienniku, musimy je tak naprawdę przełożyć, stworzyć, zbudować jakiś taki system, który będzie odpowiadał zarówno wymogom szkolenia, wymogom czy liceum, czy szkoły podstawowej i również nauczaniu akademickiemu, ale też jednocześnie po prostu będzie pobudzał tą pasję do osiągania kolejnego etapu. Projekt koncentrował się na podniesieniu wiedzy z zakresu zarządzania finansami osobistymi, gdzie bardzo mocny nacisk położyliśmy na to, żeby uczniowie pozyskali taką praktyczną wiedzę do tego w tym zakresie, jak na przykład budować własny budżet domowy, na czym łatwo zaoszczędzić pieniądze, w jaki sposób otworzyć konto, bo była to młodzież również z klas 7-8, więc było to dla nich nowum tak naprawdę taka wiedza i zaraz będą wchodzić w ten etap swojego życia, gdzie będą takimi tematami się interesować. Natomiast też ujęliśmy takie tematy związane z rozwojem osobistym, ale również z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo kreowanie tej postawy w duchu przedsiębiorczości, takiej zawodowej, będzie owocowało w ich przyszłym życiu. Co to są uczniowie szkoły wiejskiej i są to małe klasy. Natomiast to spotkanie uświadomiło im, jak ważna jest, nie chciałabym powiedzieć rola pieniądza w naszym życiu, ale wiedza, którą powinni posiadać na tym etapie już odnośnie swoich finansów. Ja powiem, że w klasie 8 i 7 prowadzone są takie zajęcia jak doradztwo zawodowe i myślę, że tutaj te warsztaty proponowane przez Uniwersytet Gdański, przez Wydział Ekonomiczny są takim świetnym uzupełnieniem, dającym właśnie możliwość uczniom spojrzenia na te swoje domowe finanse w zupełnie inny sposób. Tak, na pewno tematem chyba numer jeden to był efekt Latte, który właśnie pokazywał na prostych przykładach trafiających najwidoczniej też do młodych ludzi, jak oszczędzać, jak tworzyć swój budżet domowy, ale były też jeszcze dwa tematy związane z bezpieczeństwem w świecie finansów i zajęcia właśnie z rozwoju osobistego. Warsztaty przeprowadzone były przystępnym językiem, tak żeby były zrozumiałe dla uczniów i to zostało bardzo docenione przez moich wychowanków. I jak sami mówią, proszę pani, teraz my wiemy, że tak właściwie każdy grosz się liczy, każdy grosz ma znaczenie i myślę, że taka podstawowa wiedza, którą wynieśli, no daje im zupełnie inną perspektywę patrzenia na inwestowanie, na odkładanie, na wydawanie swoich pieniędzy. Wykłady cieszyły się powodzeniem, one były czymś innym, co prowadzone było nie przez nauczycieli szkolnych, do których przyzwyczajeni byli uczniowie, ale przez osoby, które robią to w inny sposób, wspomagają te osoby z jakimiś innymi zupełnie przykładami, podejściem. Nie ukrywam, że myśmy się do tego przygotowywali też, dlatego że sprawdzaliśmy, jaki jest wiek uczestników na przykład w poszczególnych grupach. Zupełnie inaczej prowadzimy na przykład zajęcia na temat bezpieczeństwa w finansach w momencie, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z grupą uczestników młodszych, którzy nie mieli do tej pory właściwie no, możliwości wykorzystywania kart płatniczych, tak? A zupełnie inaczej, kiedy widzimy, że jest to młodzież licealna, która ma już to doświadczenie, zaczyna się zastanawiać właśnie nad pewnymi takimi aspektami różnymi, które no, tym bardziej po prostu to bezpieczeństwo jeszcze, można powiedzieć, wzmacniają, dlatego że im więcej pytań, tym więcej mogliśmy po prostu udzielić odpowiedzi. A tych pytań naprawdę było sporo, także bardzo cieszymy się z tego powodu. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, Wydział na pewno zaangażuje się w realizację takiego projektu z kilku powodów. Po pierwsze, dla nas to było też bardzo duże doświadczenie i wykładowcy bardzo dużo mówili o jakości pracy z młodzieżą, dużo młodszą niż mają na co dzień na swoich zajęciach.
Po drugie, dla nas jako dla Wydziału to też jest tworzenie pewnego zasobu ludzi, którzy być może w przyszłości pomyślą o tym, żeby studiować na Wydziale Ekonomicznym. A po trzecie, z przyczyn praktycznych, ze względu na tą trzecią rolę, jaką pełni Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, czyli właśnie współpraca z otoczeniem, kreowanie społeczeństwa wyedukowanego w kwestii zarządzania finansami i ekonomii, będzie to nadal na naszej liście priorytetów.